Słuchajcie, kochani, poczułam, że chcę znów coś powiedzieć po czasie, chociaż miałam zamiar pisać. Jednak wzięłam telefon do ręki, nagrywam na dyktafonie swoje dzisiejsze doznania, przemyślenia, olśnienia. Otóż przechodzę pewien proces, fizycznie przede wszystkim, pewnej choroby, która spowodowała wiele cierpienia przez ostatni tydzień, a może dłużej. Wczoraj poczułam, że mam dość, że nie chcę dłużej czuć tego bólu, nie do zniesienia, który paraliżuje, że tak naprawdę nie można zrobić nic, nawet kroku, aby wyjść z tego własnego więzienia, w którym, jak poczułam, tkwię w tym momencie. I dzisiaj od rana ten proces zaczął się rozwijać, rozjaśniać. Usłyszałam jakby od duszy, że to ona w ten sposób płacze, że to ona cierpi, aby mi coś pokazać, uświadomić. Tak krok za krokiem odkrywam tą całą drogę, która w tej chwili się dla mnie dzieje, którą jestem. I pytam, dlaczego tak jest. Pytam duszy. Po pierwsze, rozstanie z partnerem na dłuższy czas, ponieważ musiał wyjechać. To była pierwsza taka podpowiedź, że za każdym razem, kiedy się rozstajemy, czy wyjeżdżam do Polski, czy teraz właśnie się to dzieje, że 3 tygodnie tym razem jesteśmy osobno, ale to już trwa kolejny miesiąc w sumie, z przerwami na weekend czasami, że to jest jeden z powodów. Bardzo się wzruszyłam, ponieważ teraz mogę docenić ten nasz związek, to bycie razem, ten związek dusz, kochających się naprawdę dusz, prawdziwą miłością. Stąd moje wzruszenie. Takie wzruszenie jak u dziecka. Tak to poczułam. Później to wszystko płynęło dalej. I uświadomiłam sobie, że jest to również efekt kiedy człowiek przechodzi w coraz wyższe wymiary, coraz wyższe wibracje, energię. I przypomniałam sobie swój pierwszy proces, kiedy opuszczałam 3 wymiar, wchodząc w 4, to było dosyć dawno, paręnaście lat temu, kiedy nagle, co opisuję w swojej książce, najprostsze słowa, kiedy nagle poczułam chęć rozstania się, od tego się zaczęło, rozstania się, dosłownie jak proces umierania, co się odbyło w sumie dla mnie wówczas, się położyłam i dosłownie odczułam, że ja odchodzę. Zobaczyłam tych wszystkich ludzi z rodziny, z pracy, wszystkich, którzy mnie otaczali wówczas. I zobaczyłam siebie leżącą poniżej. Zobaczyłam, jaką jestem
tak naprawdę piękną i dobrą istotą. To było niesamowite doznanie, gdyż wcześniej jakoś tak w ten sposób siebie nie postrzegałam. A wtedy właśnie miałam okazję poczuć wielką miłość do siebie, przygarnąć siebie dosłownie, obserwując to wszystko. Przyszła tak ogromna miłość dla siebie, dla innych. I nawet nazajutrz po tym procesie po prostu nie mogłam wstać, bo czułam się z jednej strony, jakbym naprawdę umarła, a z drugiej czułam coś, czego jeszcze nie znałam. Czułam jakąś nową istotę duchową w sobie, wyższą. I ten dzień się zaczął jako nowy dzień mojego życia. To było niesamowite. Kiedy ochłonęłam z tego procesu myślenia, czy ja faktycznie umieram, czy umarłam, czy żyję. Tylko jest to inna jakość życia. Kiedy to zrozumiałam, dostałam tyle energii, dostałam taki przypływ cudownych uczuć, radości, szczęścia, miłości, że byłam w stanie wtedy przenosić góry. To był niesamowity dzień, kiedy w domu po prostu wzięłam się za pracę i z radością wykonywałam wszystkie czynności. Cały ten dzień był niesamowicie piękny. Pamiętam to do dziś. I wiem, że po tym całym procesie za około tydzień, czy może dwa, wydarzyła się taka rzecz, że opuściłam dom, zrezygnowałam z pracy i nagle wyjechałam. Wyjechałam dosłownie ze śpiworem na biwak. To było w sierpniu, kiedy były wolne dni, 15 sierpień. I wyjechałam sobie z założeniem na 3 dni pobycia u przyjaciół, rozwojowych ludzi. I właśnie zakończyło się to tym, że pojechałam dalej, zostawiłam wszystko za sobą. Rozstałam się z trzecim wymiarem. Będąc w innym miejscu, już w nowym miejscu, gdzie zamieszkałam, miałam często takie uczucie, że ja naprawdę odeszłam, że oni nie wiedzą, ale mnie już nie ma. I właśnie dzisiaj sobie uświadomiłam, jak mocny jest proces przechodzenia z trzeciego wymiaru, opuszczenie trzeciego wymiaru i wejście w czwarty. Że jest to naprawdę tak mocny proces, że niektórzy po prostu umierają autentycznie, fizycznie, odchodzą. Ja go przeszłam mentalnie. Przeszłam go zupełnie na innych zasadach. Odchodząc po prostu za życia. Czyli dalej zostałam na tej ziemi, ale często miałam i długi czas uczucie, że naprawdę mnie nie ma, a oni nie wiedzą, że ja już odeszłam. Ale ja odeszłam z tych energii, aby przejawiać się w innych. I też mogę stwierdzić, że przejście kolejne, które się działo od pewnego czasu, tutaj od paru lat, można powiedzieć od paru lat, kolejny wymiar, to znaczy z czwartego w piąty, i to się nadal dzieje, to już jest zupełnie inny proces. Bo nie jest tak mocny, nie? To umieranie już nie jest tak mocne. Jest może bardziej to wszystko łagodniejsze, ale trwa dłużej. I właśnie uświadomiłam sobie, że te procesy tak mocne, to jeszcze echo jakby tego czwartego wymiaru, to co się ze mną teraz dzieje, że jest to tak mocne, tak silne, aż do bólu w ciele fizycznym dosłownie. To jest właśnie ten proces wchodzenia w wyższe wibracje i uświadomienie sobie tego, a bardziej
poczucie, co dusza mi dzisiaj mówi. Odpowiedzi duszy spowodowały ogromne wzruszenie, że sobie to mogłam uświadomić i powiedzieć: dość cierpienia, mam dość bólu. Mam dość zamykania siebie we własnym więzieniu przywiązań, iluzji, tylko po to, aby ciągle wchodzić w ten trzeci wymiar, gdzie jest moja rodzina, gdzie jeszcze przerabiają trudne rzeczy, których ja już tak naprawdę nie muszę przerabiać. Ale gdzieś moja zachłanność, a myślałam, że to jest współczucie, ale właśnie moja zachłanność, widać na tę energię jeszcze, nie przeszła, że ja tam gdzieś cały czas się kulam, że tak powiem. Ale również poczułam właśnie to ogromne współczucie dla nich, aby tym bardziej pozwolić im na przerobienie tych wszystkich procesów, które są potrzebne dla nich. To są ich lekcje. Ja już nie muszę odczuwać tego samego w dawny sposób, wchodząc emocjonalnie w sprawy innych istot, które też coś mają do przepracowania. I poczułam taką ulgę, uświadamiając sobie, jak ogromne jest współczucie na zasadzie pozwolenia komuś, pozwolenia, uszanowania jego drogi życia. Każdy z nas przechodzi ją dla samego siebie. Ale każde takie przejście jednoczy nas. Jeszcze bardziej jednoczy nas z wibracjami, w których jesteśmy. Bo przychodzi większe zrozumienie i to wszystko nas łączy z kolejnymi etapami wyższymi energetycznie. I te przejścia powodują właśnie różne objawy na różnych polach. Ale to wszystko jest w jednej łączności ze sobą. Bo jak mówiłam, jesteśmy jednością i to z niej wszystko wynika i wszystko dąży do pojednania z powrotem. To, że schodzimy, przerabiamy lekcje, ale przy okazji podnosimy świadomość i uwalniamy wiele mechanizmów, przyzwyczajeń czy wmówionych nam różnych praw, to pozwala na coraz większe wyłączenie się z tego wszystkiego, aby pobyć jednak z samym sobą i coraz głębiej odczuwać to, co jest prawdziwe. Ponieważ iluzja przebywania tutaj na Ziemi bardzo zasłania, jak mgła, nie pozwala nam często zobaczyć tego, czego może mamy w danej chwili nie widzieć właśnie dla własnych procesów, które się dzieją. I każde takie zdemaskowanie czy odkrycie, olśnienie w sobie, że to wszystko jest prawidłowo, że wszystko, co się dzieje, jest w gruncie rzeczy okej. Tak ma być. Dla naszego dobra, dla naszego najwyższego dobra. To wówczas zaczyna schodzić z nas taki ciężar, nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim energetyczny. Te wszystkie ciała łączą się znów ze sobą i zaczyna być odczuwany przepływ. Jest odczuwalna energia, która była jakby zatkana. I tak się czułam, jakbym utkwiła nagle znów
na jakimś poziomie, jakby mnie ściągnęło coś w dół. Nie byłam w stanie nic z tym zrobić, oprócz cierpienia. Po prostu cierpiałam i byłam bezsilna. W momencie, kiedy powiedziałam dość, bo zobaczyłam to, pomyślałam, czemu ja się poddaję znów w taki stary sposób, tym wszystkim mechanizmom. Dopiero poczułam przypływ energii, która dodała mi sił, nie tyle do walki, co do zaakceptowania tej sytuacji przede wszystkim. Pozwoliłam sobie na większy oddech i stopniowo zaczęłam odpuszczać. Odpuszczać jakby te stare, jeszcze przylepione do mnie mechanizmy, stare energie, które przychodzą wraz z myślami, czy właśnie z takimi fizycznymi dolegliwościami. One natychmiast powracają w starym stylu. I teraz jakby to wszystko złapałam i zaczynam uwalniać. Poczułam, jak bardzo kocham, że ta miłość potrafi wszystko. Kocham siebie, ale równocześnie dzięki temu kocham wszystko. Wszystko, co jest i jak jest. I z taką pełną akceptacją przeprosiłam siebie, przeprosiłam wszystkich za moją bezsilność, za moją bezradność, za moje kluczenie jeszcze ścieżkami wcześniej poznanymi, za wpuszczanie się w to wszystko, aby jeszcze tego doświadczyć i zrozumieć, że już nie muszę tego tak naprawdę przeżywać, że znam zupełnie inne stany, o wiele piękniejsze i że chcę się trzymać zupełnie innych energii, a tym samym inaczej funkcjonować, zmienić funkcjonowanie. To jest właśnie bardzo ważna sprawa, bo możemy mieć świadomość o wiele wyższą, ale styl życia i funkcjonowania pozostaje jakby w dużej mierze jeszcze zakorzeniony w tych starych schematach. To też dzisiaj poczułam. I mam taką chęć podskoczenia w górę, aby wyrwać to, wyrwać się. Jak na trampolinie, wyrwać się z tych starych chwastów, które jeszcze gdzieś porastały moje nogi, zatrzymywały mnie w procesach dla mnie bardziej korzystniejszych, jak ten teraz, łączący mnie jeszcze z tym niskim pułapem energetycznym. Ale nie jest to łatwe, kiedy towarzyszy nam rodzina. I też nie wiedziałam, dlaczego tak trudno mi jest rozmawiać, że po prostu już tyle razy czułam, że każda rozmowa tak bardzo źle na mnie wpływa, a jednocześnie ja nie mogę nic zmienić w ich postępowaniu. Mogę ich tylko wysłuchać, ale właśnie ta ciągła bezsilność, że ja nie mogę mieć wpływu tak naprawdę na to, co robią, że te rozmowy niewiele dają. I mało wnoszą, ale z drugiej strony dzisiaj sobie uświadomiłam, że sama obecność, że ta miłość, która płynie ze mnie, która po prostu jest, pomaga im. Z taką większą akceptacją tego wszystkiego poczułam zgodę, że mogę i dam radę dalej mieć kontakt z niektórymi osobami najbliższej rodziny, a niektórzy po prostu odeszli. Pożegnałam się z nimi energetycznie, bo są faktycznie zagłębieni w swój jeszcze trzeci wymiar. To ich wybór, ich decyzja. Więc ja nie muszę uczestniczyć już w tym wszystkim, co wcześniej poznałam. Co teraz mogę rozróżniać, zrozumieć.
to uświadomienie sobie dzisiaj wielu tych spraw, tego przejścia właśnie. Pomaga mi, że to wszystko się rozjaśniło, co się dzieje, co się wydarza. Zmniejszył się ból w ciele. Autentycznie zmniejszyło się cierpienie. A rozpoczął się proces wyzwalania. Czuję coraz więcej przestrzeni, w której tak naprawdę jestem, przebywam. I mam prawo żyć po swojemu, nie krzywdząc innych, ale też nie angażując się w ich sprawy. Ponieważ na tamtym etapie przerobiłam wszystko, co miałam do przerobienia, mimo że sytuacje tam się powtarzają, tylko teraz odgrywają te inni członkowie rodziny, to nie jestem ani temu winna, więc to poczucie winy, że to ja powinnam to przerabiać nadal, jest w tej chwili dla mnie takie zrozumiałe, że to nie tędy droga i absolutnie nie o to chodzi. Że zwracając wolność sobie, daję wolność też istotom do ich własnych lekcji. Mam nadzieję, że to przejście do lepszych, wyższych energii, które trwa, wiem, że to tak jest. Nie jest to takie nagłe jak z trzeciego wymiaru do czwartego, tylko to jest bardziej rozciągnięte w czasie, zupełnie inaczej się odbywa. Już nie jest na zasadzie takiego umierania. Takiej śmierci wręcz klinicznej, tylko odbywa się spokojnie, łagodnie, ale dzieje się. Cały czas czuję i dopiero teraz sobie uświadamiam, że od długiego czasu już przebywam w wiele wyższych wymiarach i nie miałam tego świadomości, że to, co robiłam, jak żyję, moje przejawianie się w postaci malowania, nagrywania, pisania, wszystkie te filmiki, wszystkie teksty, wiersze świadczą o tym, że od dawna uwolniłam niski wymiar, uwolniłam się od przywiązań, że Bóg mnie tak pięknie utrzymuje właśnie na tej fali wyższej. I nie warto się pakować z powrotem jakby w to stare, a niemniej to wraca co jakiś czas z taką siłą bumerangu i jakby coraz mocniejsze. I dzisiaj mogę sobie uświadomić, że to się dzieje w tak zwanej końcówce przechodzenia na wyższe wymiary. Tak, każdy proces uwalniania pod koniec staje się bardzo nieznośny. Wtedy się właśnie nasila z takiego stopnia, że czujemy się jak powaleni na łopatki. Nie jesteśmy w stanie zrobić ruchu. Ale dzięki Bogu budzimy się i dociera do nas świadomość tego całego procesu. I zrozumienie, dlaczego się tak dzieje, co się dzieje. To jest bardzo ważne. Także kochani, widzę, że słonko już wygląda. Dzień się budzi, tak jak ja. Do nowego życia. Do jeszcze lepszego czasu. Czego życzę wszystkim nam, aby te procesy wznoszenia trwały, może mniej bolesne, aby uwolnić już się od bólu, cierpienia, bo to nie jest konieczne. I wystarczy tych doświadczeń tego typu. Podnośmy naszą energię w radości, w szczęśliwości.
medytując, ze słońcem, które zagląda, patrzy, z pięknymi chmurami, które płyną i pokazują mi teraz przemijalność. Nie zatrzymujmy się na niczym, z pełną akceptacją poddając się temu, co jest. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.